Cześć Wam, tu Wojtek, czyli trener GIS. W tej lekcji, która jest lekcją pierwszą kursu z oprogramowania QGIS, przedstawię Wam właśnie program QGIS, jego interfejs, informacje skąd go ściągnąć, no i parę innych rzeczy, które są przydatne do tego programu. Dobrze, żeby otworzyć w ogóle, żeby pracować w programie QGIS, trzeba go najpierw ściągnąć. Czyli wchodzimy na stronę QGIS.org. No, pojawi się ta strona, która już była przed chwilą otworzona. I w związku z tym, że jest to, o, tutaj macie nawet opis w tytule strony, QGIS, wolny i otwarty system informacji geograficznej. Jest to, jak sama nazwa wskazuje, i tytuł tej strony, oprogramowanie wolne, czyli takie, którego źródło jest otwarte. Tak naprawdę każdy ma dostęp do tego, do całego kodu programu. No ale to o tym nie musicie aż tak wiedzieć, jeśli nie zajmujecie się programowaniem. Ja będę Was tutaj uczył obsługi tego programu w zakresie tworzenia map i analiz przestrzennych w dalszej kolejności. Żeby ściągnąć, to klikacie sobie pobierz teraz. No i są dwie wersje programu QGIS. Wersja na dole się Wam pojawia 3.12.2. No tutaj też jest ta informacja 3.12. To jest jakby najnowsza możliwa wersja do ściągnięcia ze strony tutaj tej. Bo oprócz tego jeszcze można instalatorem sieciowym, ale to jest jakby dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Także tutaj wystarczy kliknąć w tego linka, no i w zależności od tego, jaki macie system operacyjny, to się ściąga albo dla 64-bitowego Windowsa, albo 32-bitowego. Po prostu plik exe, klikacie potem w niego, no i taki samodzielny instalator, tak jak jest napisane na stronie. Druga wersja ma oznaczenie 3.10.5, to tam na dole się pojawia w tym nazwie tego pliku do ściągnięcia. Jest to wersja long term release, czyli taka wersja, która jest dłużej aktualizowana, jest bardziej stabilna. Nawet jest tutaj tak napisane, prawda? Okej. Po ściągnięciu Wam się to automatycznie zaktualizuje i potem jak już będziecie mieli utworzony folder na pulpicie przeważnie, domyślnie tak się otwiera, to wystarczy kliknąć na QGIS Desktop. No widzicie, masz tutaj jest wersja 3.10.5. Tak, ja to instalowałem 21 kwietnia, jak widzicie, czyli w miarę niedawno, bo niecały miesiąc temu od tego czasu nagrania, tak, od dzisiaj. I pojawia się Wam takie okno programu QGIS. Ja już tutaj mam troszeczkę bardziej, trochę więcej wtyczek, to wtyczka będziemy mówili według planów 6 lekcji, więc to jeszcze troszeczkę, to jest dopiero pierwsza lekcja. I największe, najważniejsze podstawy programu. Ja mam ustawiony tak program, że u góry oczywiście jest menu z różnymi wtyczkami, czyli tak naprawdę algorytmami, które można używać w programie. Z prawej strony dodatkowo jest lista algorytmów procesingu. Jeśli nie macie tego z prawej strony na początku przy instalacji, może tak być, że nie ma, no to wystarczy kliknąć tutaj u góry w processing i kliknąć na ten panel algorytmów. Nie? Jak widzicie, zobaczcie, jest, nie ma. A jeśli też nie ma tutaj tego processingu tutaj, no to we wtyczkach, zarządzaj wtyczkami. Tutaj wystarczy wyszukać processing. O wtyczkach też będę mówił, ale w innej lekcji, więc teraz. O, być może nie było tego klikniętego tutaj. Trzeba to kliknąć, tak? I wtedy już powinno się. O, u góry w menu tutaj nie ma. I za chwilę się pojawi, bo to jednak chwilę trwa. O. A teraz jeszcze mam oprogramowanie do nagrywania tego podcastu.
znaczy tego vloga, nie podcastu. O, pojawiło się już processing. I wystarczy kliknąć na panel algorytmów, się pojawiły tutaj. A żeby pojawiły się w całej tej prawej, w prawym okienku, no to wystarczy najechać, trzymając u góry to za nazwę okienka, kliknąć styk i już wam się zrobiły tak naprawdę dwie zakładki. Na dole zawsze jest opisana nazwa tej zakładki. Nie? Dobrze, to z prawej strony mamy algorytmy, które będziecie powolutku poznawać w miarę jak będziecie pracować w programie. Z lewej strony mam też kilka zakładek, takich okienek i tutaj się będą pojawiały warstwy. To jest zakładka warstwy, to jest kolejność warstw, której rzadko używam akurat. I przeglądarka. No i tutaj też możecie szukać, jak już będziecie otwierać jakieś tam warstwy, możecie tutaj przeszukać dysk, ale też można jakby inaczej otworzyć warstwy. Dobrze, no to otwieramy pierwszą warstwę. Ja mam przygotowaną taką warstwę z... O, coś tutaj, patrzcie. No, czasami znika okienko, ale już się pojawiło. Jak wystarczy poruszyć rozmiarem okienka i się już pojawia wtedy. To jest jakby okno do zarządzania źródłami danych i tak naprawdę z tego okna możecie każdy rodzaj danych otworzyć. W poprzednich programach każdy rodzaj warstwy trzeba było otworzyć innym przyciskiem, tak? A tutaj nawet jak się pomylicie, tak jak mam tu ustawione z lewej strony, chcecie otworzyć na początku, znaczy wektor, i się pomylicie, kliknijcie na raster, no to tutaj możecie jeszcze w tym momencie zmienić, co chcecie otwierać, nie? No i żeby poszukać warstwę na dysku, no to klikacie tutaj, cyk. Czyli ten przycisk z tymi trzema kropeczkami, ja już tutaj mam. Wcześniej otwierałem, bo się przygotowywałem oczywiście do tego wystąpienia. Ustawiłem sobie wcześniej, żeby mi szukało warstwy tylko SHP, tak? To najpopularniejszy rodzaj warstw wektorowych. Znalazło mi tutaj gminę ludność. Klikam otwórz. Tu jeszcze jest jakby możliwość zmiany kodowania znaków, o którym będę mówił w filmiku o tabeli atrybutów. Czyli w następnym filmie, tak, bo to jest według planu mam drugi film o tabeli atrybutów. Także klikam gminy ludność SHP, dodaję. O, z lewej strony mi się pokazuje już tutaj na spisie warstw. Zamykam to okienko i mam całą Polskę, warstwę wektorową z granicami gmin Polski, tak? Czyli żeby sprawdzić, ile jest elementów w tej warstwie, tak, bo tutaj każda gmina to jest jeden element warstwy. Klikamy prawym przyciskiem na nazwie tej warstwy i klikam wyświetl liczbę obiektów. No i nam się pojawia 2477, czyli tak naprawdę tyle jest gmin w tym wypadku w tej warstwie, tak, czyli obiektów. Jedna gmina to jest jeden obiekt. I tutaj, jak widzicie, w prawym dolnym rogu macie takie coś jak EPSG 2180. To nam mówi, w jakim układzie jest ten projekt. W jakim układzie jakby wyświetla się ta warstwa. Bo tak naprawdę układ współrzędnych projektu może być inny niż układ współrzędnych danej warstwy. Bo jak najedziecie na tą warstwę teraz, no tutaj w warstwach, to zobaczycie w tym okienku, które się otworzyło, że to jest multipoligon, czyli nam mówi, jaki to jest rodzaj warstwy. Oraz jej kod EPSG, czyli to jest układ o kodzie EPSG 4258. Ale wygląd tej warstwy mamy 2180. Jak klikniemy tutaj w prawym dolnym rogu na ten EPSG 2180, to nam się pojawi takie okienko. Przepraszam, chyba zacznę pić. To wam się tutaj pojawi okno z układami współrzędnych, których jest kilka tysięcy tak naprawdę. To są ostatnio używane moje. Tam on pamięta chyba 8 czy 7 ostatnich. A tu niżej predefiniowane układy współrzędne, których właśnie jest, no, dla całego świata praktycznie. Jak damy, jaki tam był układ 4-5, no widzicie, już pamięć jest słaba. 4528 chyba to jest układ. Nie. No, widzicie? Tutaj nam
jest świetna rzecz właśnie od kilku wydań QGIS-a jest pokazane, jaki to jest układ opisany tak jak to zawsze było. Jego definicja tak naprawdę tego układu spożonych, ale też na świecie, którego miejsca dotyczy to. Mapa świata tak naprawdę zmniejszona do zasięgu tego układu współrzędnych i tylko jakby w tym miejscu, w tym terenie kuli ziemskiej możecie używać. No to widać, że to są Chiny, no też nazwa wskazuje, nowy Beijing, tak? Nowy Pekin. Ok, jeszcze wrócę, jak zobaczę, jaki to jest układ, najadę na to. 4, 2, 5, 8, nie? No to tutaj, a ja się pomyliłem wtedy, wpisujemy tutaj kod 4258, to jest układ ETRF89, ale widzicie, dla Europy tak naprawdę, no praktycznie całej Europy, no. Jest on dostępny. Nie wiem, dlaczego główny geodeta kraju od jakiegoś czasu wypuszcza te dane w tym układzie, no ale no, w sumie może jest jakieś rozporządzenie. Nieważne. O danych przestrzennych powiem wam w siódmej lekcji, która już za jakiś czas na YouTubie będzie. Dobra. Jak chcecie więcej się dowiedzieć o układach współrzędnych, to wystarczy wejść tak naprawdę do Wikipedii, żeby nie trzeba kupować jakichś większych książek. O, no można oczywiście kartograficzne, ale jak nie robicie zaawansowanych analiz przestrzennych, tylko raczej proste mapy statystyczne, no to wystarczy wiedzieć, że układy są i jakich używamy na terenie badań, tak, waszych. No ja przeważnie dla Polski robię dane, używam danych. No to w Polsce jest tak naprawdę 7 czy 8 układów współrzędnych, których się używa. Często w urzędach układy współrzędnych są używane takie, jak macie tutaj na mapie. W zależności od tego, gdzie leży dana gmina, wtedy używa danego układu. I to jest układ 2000. I Polska w tym układzie jest podzielona na 4 strefy. Strefa 5 od zachodu. Strefa 5, strefa 6, środkowa Polska. Środkowa i częściowo wschodnia Polska to jest układ. Strefa 7 i strefa 8, krańce wschodnie Polski. A tutaj macie wpisane, jakie są kody EPSG do tych układów, prawda? Oprócz tego dla całej Polski, o, tutaj mamy układ 1992, PUWG, tak, czyli Państwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych, 1992. On dotyczy całej Polski, tylko tu jest też pokazany rozkład zniekształceń, prawda? Gdzie są największe zniekształcenia, a gdzie są najmniejsze, tak? Tak pasami południkowo. No i ten układ ma kod EPSG 2180. Oprócz tego, jak macie dane z na przykład zachodniej Europy albo z OpenStreetMap, o czym będę jeszcze mówił, no to używa się układu, może prościej wam pokażę tak naprawdę tutaj w układach współrzędnych w źródle i tutaj są te układy współrzędnych. O, tutaj. Oprócz tego używa się na przykład WGS84. To jest układ dla całego świata o kodzie EPSG 4326. I tutaj są właśnie dane, w tym układzie często są dane właśnie, jak ktoś ściąga z zachodnich serwerów, nie? Dobrze. No tutaj, tak jak mówiłem, układ 2180, czyli Polska 92, cała powierzchnia Polski. Układ 2000, strefa 6, no to macie też zwizualizowane, to strefa 7. No jak gdzieś nie ma tego układu, no to wystarczy tutaj wpisać 2179, tak? I mamy układ 2000, strefa 8, czyli wschodnie krańce. A z drugiej strony będzie 2176, strefa 5, zachodnie krańce, tak? Mam nadzieję, że się nie pomyliłem przed chwilą, że wschodnie krańce mówiłem. Chyba tak. No dobra, nieważne. Znaczy ważne, ale
Tak naprawdę wizualizacja wam i tak najwięcej mówi niż czasami mój. Coś, ja mogę się pomylić, no już nie jestem najmłodszy, prawda? No już parę lat się już tym zajmuję i mogę głupoty gadać czasami. No ale co to? Jestem geografem, więc geografowie mają dobre poczucie humoru, a mam nadzieję przynajmniej. No. Okej, okay. Też nie ma co na smutno prowadzić takich zajęć, no bo wtedy człowiek by się wynudził, prawda? Dobrze. Jeszcze z takich układów współrzędnych. Ten WGS Pseudo Mercator też się używa. Często Google chyba tego używa. To widać jest dla całego świata. Unia Europejska często używa tego układu współrzędnych 30-35. Dane w siatce geograficznej dla właśnie Unii Europejskiej były w tej z liczbą ludności. Taka siatka jest kilometr na kilometr i ona była właśnie w tym układzie współrzędnym 30-35. Dobrze. Ok. To jeśli jeszcze krótko o tym o układzie współrzędnych w warstwie, już tak na zakończenie tej lekcji pierwszej, żeby prawidłowo zmienić układ współrzędnych warstwy, należy zrobić tak. Prawym przyciskiem eksportuj, zapisz warstwę jako i dopiero tutaj zmienić ten układ współrzędny na 2.1.180 i trzy przyciski można wpisać tu. Wybrać, już przed chwilą zrobiłem, jakoś mi nie wyszło, nie zawsze 100% wszystko wychodzi, tylko metodą prób i błędów dopiero czasami, znaczy potem już idzie ok, jak się wiele razy robi to samo. O, widzicie, pojawiła się, zmieniła kolor. No i jest teraz, możemy zacząć, zobaczcie, te dwie warstwy są w różnych układach współrzędnych. A tak naprawdę są w tym samym miejscu i tak samo wyglądają, bo w tym projekcie jeszcze nie zapisanym, bo jest nazwa, projekt bez nazwy, EPSG ma, czyli układ współrzędnych ma 2.180, czyli wygląd warstwy jest w układzie 1992 dla Polski, tak? No, zapisujemy projekt, żeby się nam nie zgubiło to, tak? Może być testowy, się nazwiemy testowy. UGZ i już. Dobrze, to tyle w tej pierwszej lekcji. W następnej lekcji powiemy o tabeli atrybutów, która powinna być w każdej dobrej warstwie wektorowej. Dzięki, na razie. Proszę łapkę w górę oczywiście, jeśli wam się podoba.